Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarze Czas na WSDZ. Dziękujemy, że zechcieli Państwo spędzić ten wieczór z mapą karier i z Małgorzatą Rosalską, którą zaraz przedstawię. Na początku jeszcze powiem, że partnerem tego spotkania jest Click Meeting, któremu też również bardzo dziękujemy za współpracę przy obsłudze naszych webinarów. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone właśnie wewnątrzszkolnemu systemowi doradztwa zawodowego, a tajniki tego dokumentu i wszystko, co się z nim wiąże, przybliży nam właśnie dzisiaj Małgorzata Rosalska, która jest tutaj ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgorzata Rosalska, pedagog, doradca zawodowy w szkole podstawowej, autorka wielu publikacji właśnie z zakresu doradztwa zawodowego, specjalizująca się w edukacji karierowej i doradztwie akademickim. No i od jakiegoś już czasu wspiera, i jest to wspaniałe dla nas, projekty Mapy Karier. Bardzo się z tego cieszymy. Ja z kolei nazywam się Ula Leszczyńska i pracuję w Fundacji Catalyst Education, która organizuje dzisiejsze spotkanie i reprezentuje zespół Mapy Karier, czyli bezpłatnego narzędzia do pracy z młodymi ludźmi w temacie rozwoju kompetencji i doradztwa zawodowego. Zaraz wkleję link na czacie dla tych, którzy Mapy jeszcze Karier nie znają. I dzisiaj będę odpowiedzialna za stronę organizacyjną tego wydarzenia. Na początek, zanim przejdziemy właśnie do tematu, czyli wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, powiem kilka informacji organizacyjnych. Spotkanie potrwa około 90 minut prawdopodobnie. Mamy nadzieję, że będziemy mieć też czas na koniec na odpowiedzenie na Państwa pytania. Jednocześnie prowadzimy transmisję na naszym fanpage'u na Facebooku. Jest to fanpage Mapy Karier. I za kilka dni nagranie z tego webinaru pojawi się na naszym kanale na YouTubie. Tak jak wszystkie nasze webinary, można tam wszystkie wydarzenia oglądać. Też wkleję zaraz link do tego kanału. Informuję, że nie wystawiamy zaświadczeń za udział w tym webinarze. I taka bardzo praktyczna rzecz. Zachęcam Państwa do korzystania właśnie z funkcji czatu po prawej stronie ekranu. Jest to bardzo proste. Gdyby w trakcie spotkania mieliby Państwo pytania merytoryczne dotyczące właśnie WSDZ-u czy czegokolwiek innego związanego z tematem, zachęcam do oznaczenia ich znakiem zapytania. To znaczy w miejscu wpisz wiadomość, wpisuje się pytanie i na górze tam jest taki pytajnik, wystarczy go kliknąć i wtedy to pytanie zostaje nam na koniec zapisane, żebyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania na sam koniec w miarę możliwości czasowych. Gdyby w trakcie pojawiały się pytania techniczne, będę na nie odpowiadać w miarę ich pojawiania się i w miarę mojej możliwości, bo właśnie zaraz zniknę i będę na czacie próbować rozwiązywać ewentualne, mamy nadzieję, niewystępujące problemy. Dobrze, żeby nie przedłużać, przejdźmy do tematu spotkania, czyli wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i oddaję głos właśnie Małgorzacie Rosalskiej. Bardzo dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam z Poznania. Tutaj widziałam już na czacie, że mamy osoby z bardzo różnych miejscowości. Właśnie widzę kogoś z Zielonej Góry. Jest mi bardzo miło się z Wami spotkać. Dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter bardzo roboczy i bardzo praktyczny. Ja tutaj się przedstawiłam moim podstawowym miejscem pracy, czyli Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuję na Wydziale Studiów Edukacyjnych, ale jestem także doradcą zawodowym w Szkole Podstawowej nr 25 w Poznaniu. I podejrzewam, że jak większość z Was aktualnie się borykam z opracowaniem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. A dlaczego borykam się? No bo ten rok szkolny wydaje się być przedziwny. Generalnie nie wiemy, co nas czeka, jak to będzie wyglądać. I dzisiaj plan jest taki, właśnie teraz Wam wyświetlę, jaki jest plan, że będziemy pracować bardzo praktycznie i będziemy pracować na konkretnym materiale. To znaczy ja się podzielę z Wami można powiedzieć gotowcem, który jest w trakcie opracowywania, bo my jeszcze nie mamy zatwierdzonego wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, ale pokażę, jak my nad tym pracujemy, jak na to patrzymy i jakie elementy mamy w naszym programie. Ja bardzo zachęcam do zadawania pytań. Zadawajcie je proszę na czacie, one później będą jakoś pogrupowane i spróbuję na nie odpowiedzieć, oczywiście, jeżeli będę potrafiła. Plan jest na te półtora godziny taki. Najpierw sobie pokażemy, jakie elementy tworzą system i jakie można poukładać.
Druga sprawa to jest, jak zaprojektować program na rok szkolny, szczególnie właśnie na ten rok szkolny. Troszeczkę powiem o ewaluacji i później będzie czas na pytania. Mamy co robić, te półtora godziny spróbuję wykorzystać bardzo praktycznie, tak żebyście Państwo mieli inspirację, bo ja zakładam, że macie swoje systemy, macie swoje programy, a tutaj po prostu popatrzymy sobie na to, jak to można zorganizować. I teraz tak, żeby było jasne, to co ja mówię, czy to co ja będę mówić, to jest pewna inspiracja, to jest pewna propozycja. Pamiętajcie, że dla Was podstawowym punktem odniesienia, absolutnie podstawowym, jest rozporządzenie dotyczące doradztwa zawodowego. Jeżeli macie elementy zawarte w rozporządzeniu, to znaczy, że macie dobrze to opracowane. Nie ma potrzeby porównywania się, czy macie tak samo jak inni, albo czy macie tak samo jak ja. To nie ma znaczenia, dlatego że nie ma wzoru. W rozporządzeniu są wskazane elementy, natomiast, wiecie, nie ma szablonu, nie ma wzoru, co oczywiście jest i ograniczeniem, ale też pewną zaletą, dlatego że możemy to zrobić po swojemu, adekwatnie do naszych potrzeb i do naszych możliwości. Czyli te cztery punkty to jest rozkład jazdy na dzisiaj. Natomiast co ja chcę na początek podkreślić? W WSDZ-cie chyba najważniejszym hasłem jest to, że to jest system. Czyli to nie jest program, to nie jest harmonogram, to nie jest zwykły układ treści, to jest system. Jeżeli chcemy zbudować system doradztwa w szkole, no to mamy cztery elementy. Znaczy ja mam to ułożone w głowie w taki sposób, że biorę pod uwagę cztery elementy. Po pierwsze, co tam ma być, tak? Czyli ten pierwszy czerwony punkt. Potem, jak to ułożyć sensownie. Później, jak to realizować, czyli mamy pytanie o metody. A na końcu mam pytanie o synergię, czyli czy te elementy współdziałając i będąc poukładane w taki sposób, czy one są efektywne? Czy ja mogę zrobić coś lepiej, czy ja mogę zrobić coś inaczej, czy ja mogę coś poprawić? Pamiętajcie o jednej rzeczy, że program to nie jest to samo co system. System jest pojęciem szerszym i zdecydowanie uwzględnia więcej elementów. Czyli ja mogę powiedzieć, że program jest elementem systemu. Tak, ale system jest zdecydowanie czymś więcej. I teraz tak, do treści zaraz przejdziemy. Ja będę pracowała głównie na wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego w szkole podstawowej nr 25 z oddziałami integracyjnymi specjalnymi imienia bohaterów Monte Cassino w Poznaniu. To jest szkoła, w której ja pracuję jako doradca zawodowy. I teraz Wam pokazuję to, nad czym pracuję na ten rok. Oczywiście większość rzeczy jest wzięta z ubiegłego roku, czy nawet z poprzedniego roku. Ja w tej szkole teraz będę pracowała trzeci rok. I oczywiście nie będziemy wszystkiego rozwalać i wywalać, ponieważ pewne rzeczy nam się sprawdziły. Od czego zaczynamy? Po pierwsze, podstawa prawna. I teraz tak, zauważcie, że ja mam tutaj wpisane tylko jedną podstawę prawną, a mianowicie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie doradztwa zawodowego. Możecie sobie wpisać dziennik ustaw, jak chcecie. Dla mnie to nie jest konieczne, bo wiadomo, gdzie to jest, natomiast niektórzy w systemach swoich czy w programach piszą inne podstawy prawne, ale zauważcie, że te inne podstawy prawne są wskazane w tym rozporządzeniu. Więc jak macie potrzebę pisania dużo, albo żeby to było bardzo rozbudowane, to wpisujcie. Wydaje mi się jednak, że odwołanie się do tego rozporządzenia jest wystarczające. I teraz, jak my to mamy zrobione w szkole? Po pierwsze, mamy założenia ogólne. Znaczy wyjaśniamy, o co chodzi w doradztwie realizowanym w naszej szkole i jak my je rozumiemy. Co jest ważne? Mamy wskazanych tutaj adresatów. Zauważcie, że mamy tak. Rozwijanie kompetencji karierowych ucznia, wspieranie kompetencji doradczych nauczycieli, wspieranie kompetencji doradczych rodziców i wykorzystanie lokalnych zasobów do wspierania procesów decyzyjnych ucznia w zakresie wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Może się pojawić w Waszej głowie pytanie, skąd ja to wzięłam? No ja to wzięłam z niczego, czyli z głowy. To jest nasz pomysł na doradztwo, ponieważ nie chcemy traktować doradztwa bardzo wąsko, jako pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia czy wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Chcemy na to popatrzeć szerzej i popatrzeć na to kompleksowo.
Tutaj zobaczcie, znowu się odwołuje do hasła system. I ten system uwzględnia działania ukierunkowane na te trzy grupy adresatów, ale też zaznaczamy kontekst, że my widzimy pewne lokalne zasoby i zastanawiamy się, jakie możemy sensownie wykorzystać. I teraz co mamy dalej? Mamy cele ukierunkowane na ucznia i tych celów jest bardzo dużo. Ja nie będę wszystkiego omawiać, bo nie ma takiej potrzeby. Po pierwsze, będziecie to mieć tutaj nagrane, a po drugie, za chwilę ostateczna wersja tego programu będzie wywieszona na stronie naszej szkoły. Dlatego, że my to co roku mamy wywieszone na stronie, żeby nauczyciele mieli do tego dostęp, ale też rodzice. Więc jeżeli będziecie chcieli się zainspirować, albo coś doczytać, albo coś sprawdzić, albo coś skopiować, i tutaj nie ma żadnego problemu, po prostu się częstujcie, to wszystko będzie, więc ja będę się odnosiła do pewnych rzeczy, pewne rzeczy będę akcentować, no ale nie będę wszystkiego po kolei omawiać. Zwracam tylko uwagę na to, że tych celów ukierunkowanych na ucznia mamy bardzo dużo. Zauważcie, rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, czyli to jest to, co my w doradztwie nazywamy samopoznaniem. Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń. Znowu mamy samopoznanie. Rozwijanie wiedzy o rynku pracy. Dalej. Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej, kształtowanie umiejętności krytycznej analizy i tak dalej, i tak dalej. Ale pewne rzeczy zaakcentowałam tutaj kolorem. Na niebiesko macie cel związany z przygotowywaniem naszych uczniów do roli, które będą pełnić na rynku pracy. I teraz tak, my bardzo często myślimy o przygotowaniu ucznia do podjęcia roli pracownika. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest, abyśmy uwzględnili dwie pozostałe role. To znaczy nasz uczeń, nasz absolwent może być pracownikiem, może też być pracodawcą, ale na pewno będzie współpracownikiem. I myśląc o doradztwie zawodowym, ja mam w głowie te trzy role, do których ucznia chcę przygotować. I to, co macie na zielono, to są rzeczy związane z kompetencjami miękkimi, ale też to są rzeczy związane po prostu z dobrym wychowaniem. Zauważcie tutaj, że mamy cel kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej. To jest po prostu wychowanie, to jest dobre wychowanie. Mamy też redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej, czyli te babskie zawody, męskie zawody, temu też się przyglądamy. I bardzo duży obszar taki związany z kompetencjami miękkimi czy kompetencjami transferowalnymi. Po prostu zakładamy, że te rzeczy są realizowane w szkole, my to w szkole wspieramy. To nie musi się dziać wyłącznie na zajęciach z doradztwa zawodowego, natomiast na pewno się dzieje podczas lekcji wychowawczych, podczas innych ofert, podczas projektów i to wszystko tworzy nasz system. To są cele ukierunkowane na ucznia. Później mamy cele ukierunkowane na nauczycieli. Ja później powiem, jak my to realizujemy, bo na razie to są tylko założenia. Budowanie zaangażowania w zakresie realizowania procesu wspierania decyzji edukacyjnych i zawodowych ucznia. Ale też aktualizacja wiedzy nauczycieli na temat systemu edukacji i systemu kształcenia w zawodach. My się tu spotykamy w gronie doradców zawodowych i ja wiem, że wy to wiecie. Natomiast jeżeli chcielibyście sprawdzić, czy nauczyciele w waszych szkołach to wiedzą, no to może się okazać, że ich wiedza jest lekko przeterminowana albo przynajmniej niepełna. To dotyczy też rodziców. Też za chwileczkę powiem, jak ja pracuję z rodzicami, ale temat aktualizacji wiedzy jest problemem, powiedziałabym, palącym, dlatego że rodzice, ale często też nauczyciele, mają przekonania na temat doradztwa. Albo mają swoje jakieś takie wcześniejsze doświadczenia i skoro oni tak mieli, to inni też tak powinni mieć, albo tak się robi. My to mamy wpisane w systemie i rzeczywiście co roku takie oferty są adresowane i do nauczycieli, i do rodziców. Idźmy dalej. No i tu mamy jeszcze cele. Tutaj na pomarańczowo podkreśliłam wskazanie rodzicom aktualnych i rzetelnych merytorycznie źródeł informacji. Co roku to odświeżamy. Tak? Pokazujemy rodzicom, skąd czerpać wiedzę, a skąd na pewno tej wiedzy nie czerpać. Kolejny punkt to są formy pracy. Teraz ważna rzecz, bo pamiętajcie, że mówimy o systemie.
Tak, ja ciągle mówię o systemie, w ogóle jeszcze nie dotykam kwestii tych 10 godzin w szkole podstawowej, czyli w 7, 10, w 8, 10 i tych dziesiątek w liceach i w szkołach kształcących w zawodach. Ja na razie mówię o systemie. Tutaj macie wskazane formy pracy. Oczywiście obowiązkowe zajęcia dla klas 7 i 8, lekcje z wychowawcą, to też jest element systemu, warsztaty różnego rodzaju, za chwileczkę pokażemy jakie, doradztwo indywidualne, to jest zawsze taka trudna sprawa, powiem rzecz dosyć niepopularną, ale powiem Państwu, że ja jako doradca zawodowy w mojej szkole nie realizuję doradztwa indywidualnego, dlatego że to jest realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tym się zajmuje zespół pedagogów i psychologów. I to jest właśnie element systemu. Nie wszystko musi robić doradca. Później mamy warsztaty, webinaria doradcze realizowane we współpracy z sojusznikami i to jest znowu nie wszystko my musimy robić. Spotkania z ekspertami. Oj, coś tu mi przeskoczyło. Jeszcze nie. Spotkania z ekspertami, wycieczki zawodoznawcze, o tym też powiemy. I od razu Wam powiem teraz, że w tym roku rezygnujemy ze wszystkich wycieczek, z przyczyn oczywistych. Spotkania z rodzicami, mamy radę szkoleniową i mamy formy wizualne, to jest strona internetowa oraz gazetki. To jest wszystko. To, co my mamy w naszym systemie. Znaczy ja uważam, że tego i tak jest dużo, a na pewno uważam, że jest wystarczające. I teraz tak. Będę chciała przejść z Wami przez etapy edukacyjne. To znaczy pokażę Wam, jak my to mamy zrobione w systemie odnośnie klasy 0, czyli tej edukacji przedszkolnej. 1, 3, 4, 6, 7, 8. Troszeczkę się odniosę do liceów i do szkół kształcących w zawodach, ale to zrobię marginalnie, ale... Później powiem, gdzie dopowiem więcej na temat pracy z uczniami starszymi albo pracy doradczej z dorosłymi. I teraz tak, to co znajdziecie u nas na stronie szkoły, to pewne rzeczy będą napisane taką szarą, jaśniutką czcionką i generalnie tego nie czytać, dlatego że to są wyimki z rozporządzenia i my przyjęliśmy, że my to wstawiamy z rozporządzenia, żeby nie było takich dyskusji, że szkoła znowu coś wymyśliła, że w przedszkolu się robi doradztwo, że w 1-3 się robi doradztwo. Tak, po prostu wpisujemy rzeczy do rozporządzenia, żeby rodzice też mieli świadomość, że to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił i coś im narzuca albo ich dzieciom narzuca, że to po prostu wynika z aktu prawnego. Jak to jest realizowane? Wybieramy sobie cele z tego dużego zestawu, te, które pasują do tego etapu edukacyjnego i następnie w systemie pokazujemy, jak to będzie realizowane. I to jest zrobione bardzo prosto. Widzicie, te szara czcionka to są treści z rozporządzenia. I teraz my mamy taki wpis. Realizacja powyżej wskazanych treści jest wkomponowana w realizowany na tym etapie edukacyjnym program kształcenia. Co roku albo nie co roku, jak nie ma potrzeby, wpisujemy program realizowany w klasach zerówkowych. Jakby my zakładamy, że te cele, te zagadnienia są realizowane w ramach tego programu. Ponadto, i to jest fakultatywne, i to jest typowe dla naszej szkoły, i po prostu chcemy to robić, mamy informację, że będzie zrealizowany projekt Każdy zawód jest potrzebny, i tutaj macie informację, na podstawie jakiej książki to jest robione. I tu jest informacja, że projekt zostanie zrealizowany przy współpracy z sojusznikiem Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i tutaj muszę wyjaśnić sytuację. Ja pracuję w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego i my kształcimy przyszłych doradców. A ja uczę metodyki i diagnostyki w doradztwie. I moi studenci po prostu mają szansę zrealizować, przećwiczyć pewne kompetencje na różnych etapach z pracy jakby z uczniem, na różnych etapach edukacyjnych właśnie w mojej szkole i oni robią te projekty. Więc jeżeli macie taką możliwość, to po prostu wykorzystujcie. Macie na pewno studentów na praktykach, można im coś zadać.
tak, mogą zrobić projekt, tym bardziej, że ta książka jest bardzo przyjazna czytelnikowi, naprawdę można bardzo ciekawe zajęcia na podstawie tej książki zaprojektować. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o klasy zero, i tutaj znowu zaznaczyłam to kolorem i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, zrealizowane zostaną wybrane według uznania i potrzeb nauczyciela zajęcia na podstawie publikacji i to są te publikacje, które wydało ORE. Moim zdaniem są bardzo różnej jakości, ale są i są dostępne, więc my zrobiłyśmy to w taki sposób, że wybrałyśmy, zaraz powiem, kto to my, bo my w szkole mamy zespół do spraw doradztwa zawodowego, powiem, jak on jest skomponowany, wybrałyśmy te konspekty, czy te scenariusze, które wydały nam się na tyle ciekawe i na tyle kompatybilne z tym, co jest robione w programie na tym etapie edukacyjnym, że proponujemy nauczycielom na tym poziomie, żeby po prostu przejrzeli i zobaczyli, czy to im się do czegoś przyda i czy to im się komponuje. I teraz jeszcze jedna rzecz. Według uznania i potrzeb nauczyciela w ramach doradztwa zawodowego będą realizowane wycieczki do miejsc pracy. W tym roku wiadomo, że tych wycieczek nie będzie. Nie wiadomo, czy będziemy kogokolwiek zapraszać, ale my też w szkole przyjęliśmy takie założenie, że raczej unikamy, i to jest nawet napisane, zobaczcie, preferowane są spotkania z przedstawicielami zawodów, którzy nie są rodzicem dziecka z danej klasy lub z danego oddziału. Znaczy, staramy się, żeby jeżeli ktoś przychodzi mówić o zawodzie, żeby to nie był rodzic dziecka. Ja wiem, że w różnych szkołach to jest wmontowywane też taką współpracę szkoły z domem czy z rodziną, natomiast my przyjęliśmy taką zasadę, żeby nie naznaczać, nie wzmacniać takiego myślenia, że są zawody lepsze, gorsze, bo zauważcie, też możecie sprawdzić to w swoich szkołach. Przedstawiciele jakich zawodów są zapraszani, a przedstawiciele jakich zawodów nie są zapraszani. To tak wiecie, do doradczego rachunku sumienia zachęcam tutaj w tym zakresie. Oczywiście każda szkoła stosuje swoje własne rozwiązania. I tutaj jest propozycja literatury. Czyli jeżeli będziecie projektować swoje rzeczy, a nie będzie wam się chciało przedzierać się przez wszystkie publikacje, to też zachęcam do częstowania się. Są sprawdzone, tak? My z nich po prostu korzystamy. Później mamy klasy 1-3 i to jest zrobione bardzo podobnie. Mamy cele i mamy informacje, jak to jest realizowane. I tutaj znowu na czerwono. Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego w klasach 1-3 są wkomponowane w proces realizacji podstawy programowej. Tutaj jeszcze nie mamy wpisanych konkretnych programów, bo to jeszcze jest na etapie projektowania, ale pokazuję wam, jak my to robimy. Czyli nie tworzymy czegoś totalnie innego, totalnie oddzielnego, tylko sprawdzamy, co mamy, co robimy i to, co już jest, wkomponowujemy w system. Ja po prostu uważam, że nie ma potrzeby wyważać szeroko otwartych drzwi. Po prostu nie ma takiej potrzeby. I teraz znowu, ponadto mamy projekt Fascynujący świat zawodów i tutaj oczywiście mamy sojuszników. I tutaj podobnie jak w zerówkach mamy wskazane konkretne scenariusze z tej publikacji ORE i nauczyciele się zastanawiają, chcą czy nie chcą. To jest w ofercie, ale oczywiście nie ma musu i każdy nauczyciel może sobie wybrać coś, co mu pasuje, co chce zrobić. I tak samo wycieczki zawodoznawcze, których w tym roku na pewno nie będzie, bo to już mamy postanowione. Znowu macie wykaz literatury. Oczywiście na pierwszym miejscu mapa karier, wiadomo. To jest naprawdę niebywale użyteczne, ja z tego korzystam. Później mamy klasy 4-6. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale dla mnie ten etap jest tak naprawdę najtrudniejszy. Dlatego, że o ile z dzieciakami, no to jeszcze mamy te różne zabawy zawodoznawcze, wycieczki, tam różne ciekawe rzeczy można wkomponować. To 4-6, no to generalnie tak nie do końca wiadomo, o co chodzi. Bo 7-8 to już wiadomo, bo oni mają podejmować decyzje, ale te 4-6 to tak, no dla mnie to jest trochę wyzwanie. I my podeszliśmy do tego w taki sposób, że bardzo mocno idziemy w rozwijanie wiedzy zawodoznawczej, ale też inwestujemy w kompetencje miękkie. Znaczy wyszliśmy z założenia, że oczywiście na etapie zerówki 1-3 te kompetencje miękkie też są rozwijane,
Ale tutaj wchodzimy w nazywanie tych kompetencji, czyli ustalanie priorytetów, zarządzanie czasem, planowanie. Czyli ja bym powiedziała, że na tym etapie idziemy dosyć mocno właśnie w rozwijanie kompetencji transferowalnych. Po prostu idziemy w kierunku takim, że budujemy bazę. Obojętnie w jakim zawodzie oni się będą kształcić, obojętnie do jakiej szkoły później pójdą, oni z tej bazy, z tych zasobów będą korzystać. Dla mnie to jest bardzo ważne. Później wam też pokażę, z jakiej literatury korzystamy i na podstawie czego opieramy nasze zajęcia. Jak to robimy? Teraz mówię oczywiście o klasach 4-6. Po pierwsze mamy zajęcia w ramach lekcji wychowawczych i tutaj zobaczcie, znowu mamy publikację z ORE, gdzie mamy zasugerowane pewne scenariusze. Wychowawcy wybierają tematy zgodnie i spójnie z programem wychowawczym realizowanym w danej klasie. Ja po prostu później dostaję informacje, które zostały zrealizowane. Wychowawcy raczej są zadowoleni i wdzięczni, że wiedzą, co mają zrobić, mogą sobie wybrać, dostają dużą pulę, wybierają sobie, co chcą. I druga rzecz, która jest robiona na tym etapie, to jest warsztat zawody, które do mnie pasują. I tutaj mały komentarz. Prawdopodobnie większość z was, a może wszyscy, pracujecie na koncepcji inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. My to wprowadzamy w klasach 4-6, bo to też dotyczy stylu uczenia się i strategii uczenia się, ale wiążemy to z zawodoznawstwem, czyli pokazujemy te wymiary inteligencji wielorakich, ale jakby nie w sposób taki mocno diagnostyczny, tylko bardziej w sposób poznawczy. Czyli zobaczcie, jakie są obszary tych inteligencji i zastanówmy się, jakie zawody, w jakich konstelacjach te obszary powinny mieć. Czyli tutaj wprowadzamy coś, na czym będziemy pracować w klasach 7-8. I tutaj znowu macie literaturę. Zauważcie, że ja ciągle omawiam nasz program i to jest pewna propozycja, tak? Absolutnie to nie jest wzór, tak? To nie jest coś obowiązującego. To jest po prostu to, co my wypracowaliśmy w szkole. No i przechodzimy do klas 7-8. Tutaj są wyzwania dotyczące układu treści i organizacji tych zajęć obowiązkowych. Jeżeli sobie później popatrzycie, jak was to będzie interesowało na cele, to w klasach 7-8 my realizujemy wszystkie cele wskazane w tej części wstępnej. Po prostu te zajęcia są bardzo takie zbiorcze i ukierunkowane na to, żeby wzmocnić ich myślenie dosyć krytyczne i twórcze na temat projektowania karier edukacyjnych i zawodowych. I teraz tak. Oczywiście formy realizacji zaczynamy od obowiązkowych zajęć z doradcą zawodowym. I tu się na chwilę zatrzymam. Po prostu opowiem wam, jak ja to robię. Zauważcie, że w rozporządzeniu są wskazane treści, natomiast tak naprawdę nie ma podstawy programowej. Czyli nie, jakby, albo inaczej, nie ma programu do doradztwa na tym etapie, może tak powiem. W związku z tym my to sobie możemy zrobić tak, jak chcemy, albo tak, jak uważamy, że będzie sensownie. No to ja sobie to poukładałam tak, jak mi się wydawało, że będzie sensownie. I chcę wam zwrócić uwagę na parę rzeczy. Ja na chwileczkę zmienię to za chwilę. Jeżeli komponujecie treści, to przede wszystkim one muszą być zgodne z rozporządzeniem. Czyli po prostu sobie bierzecie rozporządzenie, patrzycie na etapy edukacyjne, no w tym wypadku 7-8 i sprawdzacie, czy to, co wy robicie, uwzględnia te treści, które są w rozporządzeniu. Nie musi być kopiuj wklej oczywiście, tak? Ale one mają być zrealizowane. Druga sprawa, one powinny być adekwatne do potrzeb, ale nie tylko ucznia. Ja już słyszałam różne rzeczy i oczywiście tutaj się nie musimy zgadzać, możemy mieć różne stanowiska, ale ja bardzo nie lubię sytuacji, kiedy projektuje się dobór treści na bazie diagnozy potrzeb ucznia. Dla mnie to jest taka trochę sytuacja, jak ja bym prowadziła zajęcia, no za chwilę zacznę rok akademicki i wyobraźcie sobie, że wchodzę na zajęcia i się pytam studentów, to co byście chcieli robić? Oczywiście oni mi powiedzą, tak, co by chcieli,
ale oni są w nieco innym miejscu niż ja. Znaczy, ja zakładam mimo wszystko, że wiem o rynku pracy trochę więcej niż moi uczniowie. Ja mogę się zatrzymać na poziomie ich potrzeb, ale być może wtedy nie dam im tego, co powinni dostać, a co z mojej perspektywy jest ważne. I teraz tak, ja to napisałam adekwatne do potrzeb nie tylko ucznia, czyli jeszcze patrzymy na te treści w szerszym kontekście. Znaczy, wiecie, żaden uczeń wam nie powie, że potrzebuje wiedzy o edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Żaden uczeń prawdopodobnie wam nie powie, że potrzebuje wiedzy o ZSK, bo on nie wie, co to jest ZSK. Więc projektując treści czy program wyłącznie na podstawie potrzeb ucznia, pomijamy cały obszar potrzeb nieuświadomionych. To jest ten obszar nie wiem, że nie wiem. Nie wiem, co mogę chcieć. Tak? Nie wiem, co jest w ofercie. W szkole podstawowej jest troszeczkę inaczej. Jak pracowałam z uczniami w szkołach ponadpodstawowych, czy wtedy jeszcze ponadgimnazjalnych, to robiłam taki układ, że mówiłam, że mamy tyle i tyle zajęć, te treści wybieracie wy, ja dokładam dwa tematy. Tylko oni to wtedy wybierali z listy przeze mnie opracowanej. I ta lista, to była wtedy metoda checklisty, miała też walor edukacyjny, czyli oni się w ogóle dowiadywali, co mogą chcieć, tak? Albo się dowiadywali, co może być na doradztwie. I jeszcze jedna rzecz, ten trzeci punkt wydaje mi się bardzo ważny. Wydaje mi się bardzo ważny, dlatego że czasem w to doradztwo wrzucane jest cokolwiek. Ja na przykład się bardzo buntuję, jak widzę i to dosyć mnie mocno irytuje, jak widzę, że na doradztwie zawodowym na przykład robione są treści z komunikacji interpersonalnej. No, z całym szacunkiem, ale zajęcia z komunikacji interpersonalnej może zrealizować każdy nauczyciel i wychowawca. Jeżeli mamy ograniczoną ilość godzin, mamy ich powiedzmy 10, czy w podstawówce mamy 20, to wypełnijmy je treściami eksperckimi, takimi, które może zrealizować doradca zawodowy, który się na tym zna. Żeby to nie były rzeczy oczywiste, żeby to nie były takie rzeczy, które może zrobić każdy. I wtedy ani uczniowie, ani rodzice, ani inni nauczyciele nie mają takiego poczucia, że to ma sens, że to jest potrzebne, że to jest niezbędne. Zadbajmy o to, żeby te treści po prostu były nasze, doradcze, specjalistyczne. Takie po prostu, wie, nikt inny za nas tego nie zrobi. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o treści, to jest układ. Treści możecie układać w różny sposób. Może być linearnie, że po prostu lecimy tematami. Może być modułowo, czyli mamy moduł rynek pracy, moduł samopoznanie, moduł, nie wiem, zawodoznawstwo, kompetencje miękkie, jak sobie to nazwiecie. I sobie te godziny dzielicie modułami. I w te moduły wrzucacie konkretne zagadnienia. Zresztą zauważcie, że rozporządzenie nam podpowiada układ modułowy, bo oni mają te treści podzielone na cztery obszary. Więc jest to też jakaś podpowiedź, żeby no, taki, a nie inny sposób ułożyć treści. No i możecie ułożyć też problemowo. Dla mnie ten sposób jest bardziej adekwatny do szkół ponadpodstawowych, gdzie po prostu koncentrujemy się na zagadnieniach, koncentrujemy się na wyzwaniach, czyli jak znaleźć pracę, jak pogodzić pracę z życiem. To już macie, albo na przykład jeden z takich problemowych wątków to jest praca za granicą, czyli profilaktyka niepowodzeń migracyjnych. I tam wrzucacie Euresy, Europasy, tak, i inne rzeczy, które sprawiają akulturację, szok kulturowy. Coś, co może im się przydać, a czego na pewno na innych zajęciach nie dostaną. I teraz przechodzę do tych naszych treści. To, co robię w siódmej klasie. Pierwszy temat to jest formuła optymalnego wyboru zawodu. I to na pewno znacie. To są trzy proste zbiory. Mogę, chcę, potrzeba. Albo mogę, chcę, rynek pracy. Chodzi o to, żeby odczarować takie myślenie, którego ja nie znoszę. Wybierz zawód zgodny ze swoimi zainteresowaniami, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. No ja lubię moją pracę, ale to nie jest tak, że wszystko mnie tam cieszy i zachwyca. Tak? Są pewne rzeczy, które są trudne i są wyzwaniem, albo są nudne, albo są żmudne. Chodzi o to, żeby oni chwycili, nad czym będziemy pracować. Że jest obszar zainteresowań, czyli aspiracji, celów, marzeń, planów, ale jest też obszar możliwości, predyspozycji, do czego się nadajesz, do czego niekoniecznie i jak to się ma do rynku pracy. Ja od tego zaczynam.
Dlaczego tak to robię? Dlatego, że już miałam kilka razy sytuację, kiedy uczeń przychodził i mówił, a my wiemy, co pani będzie z nami robić. A ja mówię, tak, co będę? No testy. Tak, czyli jakby dostali informację w domu, co będzie na zajęciach z doradztwa zawodowego. I moje zadanie na tych pierwszych zajęciach jest takie, aby pokazać im, że szerzej, że mocniej, że inaczej, w innej perspektywie będziemy nad tym pracować. Do tego oczywiście mamy ćwiczenia, no ale tu, na to nie mamy czasu akurat dzisiaj. Moje zasoby i ograniczenia, czyli szczęściu warto sprzyjać. To właściwie ten drugi człon tutaj jest najważniejszy, że szczęście sprzyja tym, którzy są przygotowani. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest nawiązanie do Krumbolca, Lewina chyba, do tej teorii, że o tym, jak można przewidywać nieprzewidywane zdarzenia, ale tu się koncentrujemy na tym, że każdy człowiek ma zasoby, ma ograniczenia i warto się zastanowić, co mamy, czego nie mamy, żeby sensownie wybrać, tak żeby mieć większe szanse na sukces. Później oferty edukacyjne, bogaty świat zawodów, to oczywiście mapa karier i informator o zawodach. Potem łączymy samopoznanie z zawodoznawstwem, czyli co warto brać pod uwagę, wybierając zawód. Następnie robię z nimi 7 nawyków skutecznego nastolatka. Ja o tej książce jeszcze powiem. To jest ta książka Covey'a. Na pewno znacie wersję tą dorosłą, 7 nawyków skutecznego działania. My pracujemy w szkole na 7 nawykach skutecznego nastolatka. Lubią tą książkę, czytają, nie ma problemu. Później mamy dobry plan drogą do sukcesu, czyli generalnie mówimy o planowaniu i dlaczego planowanie jest sensowne. Dobra praca, kiepska praca. Uruchamiam im kryteria oceny pracy atrakcyjnej, dobrej, niedobrej, żeby odciągnąć ich od myślenia typu kasa, nie kasa, albo łatwo, niełatwo. Potem, co warto brać pod uwagę, wybierając kolejne etapy kształcenia. I teraz zobaczcie, na koniec klasy 7, to jest bardzo ważne, ja robię z nimi temat, jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych. Logicznie byłoby to zrobić z nimi w klasie 8, ale jeżeli ja to zrobię z nimi na koniec, to oni mają szansę na zimno, bo nie są zaangażowani w sytuację emocjonalnie, przeanalizować to, co się dzieje w otoczeniu rekrutacji. 8 klasy są wkręcone w proces, bo ich dotyczy, natomiast 7 klasy mogą popatrzeć, co jest informacją, co jest reklamą, co jest marketingiem, jak wybierać, ile szkół wybierać, jakie profile. I z tym kończymy klasę 7. Klasa 8, system edukacji w Polsce, powtóreczka, etapy projektowania kariery zawodowej, czyli generalnie sobie planujemy cały rok, co będziemy robić, co brać pod uwagę, jak to ogarnąć, pułapki i błędy, jakie mogą popełnić, czyli na co trzeba uważać. I później już zaczynam takie rzeczy dotyczące bardziej rynku pracy, można powiedzieć. Jak zostać fachowcem? I tutaj wprowadzamy rozróżnienie kwalifikacji, kompetencji. Zahaczamy troszeczkę o ZSK. Znaczy moi uczniowie po 8 klasie muszą to wiedzieć, tak? Nie ma opcji. Gdzie warto szukać pomocy? Czyli wprowadzam im instytucje związane z rynkiem pracy. 6 temat, edukacja formalna i nieformalna. Mocne, słabe strony, czyli znowu wracamy do samopoznania, ale już w kontekście tych zasobów, które oni rozpoznawali. Jak ci widzą, tak ci zatrudnią. Tu są pułapki autoprezentacji. Praca po znajomości, to są zajęcia dotyczące networkingu w projektach karierowych. I ostatni temat, no to jest takie domknięcie, zamknięcie, podprowadzenie pod IPD. Znaczy na tych ostatnich zajęciach ja im bardzo wyraźnie mówię, że jakby my im pomagamy, my ich wspieramy, rodzice ich wspierają, ale decyzje podejmują oni, a to też oznacza, że będą przyjmować konsekwencje tych decyzji. I to jest nasza 10. Dla 7 i dla 8 klasy, ale to nie jest wszystko, co oni dostają na tym etapie. Bo teraz zobaczcie, lekcja wychowawcza klasy 8, tam robimy procedury rekrutacyjne, później mają projekt, i to mają 7 i 8 klasy, mistrz w swoim fachu, i to były spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów, ale z osobami, które osiągnęły sukces. W tym roku albo tego nie będzie, albo będą to spotkania online. Mamy też zaplanowane spotkanie z doradcą z centrum,
Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. To jest takie nasze lokalne centrum. Mamy spotkania z wychowawcą. I to jest tak. Klasa siódma ma temat o wartościach. Klasa ósma ma temat o aspiracjach. Zauważcie, że to dotyka troszeczkę sfery diagnostycznej. I później udział w arenie zawodów. W tym roku nie mamy informacji, czy to się odbędzie, czy nie. Udział w nocy zawodowców. Już wiemy, że się odbędzie i to będzie 2 października i będzie online. Mamy udział w targach edukacyjnych. Też wam za chwileczkę pokażę, jak to jest robione. Później mamy dni kariery dla klas ósmych. Wbrew pozorom nie robi tego doradca zawodowy, to też za chwilę. I mamy indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne i tak jak mówiłam, to jest robione przez zespół pedagogów i psychologów. Przy klasach siódmych i przy klasach ósmych mamy wskazaną literaturę dla ucznia. I ja bym chciała się przy tych publikacjach na chwileczkę zatrzymać. Generalnie pracujemy bardzo mocno na dwóch książkach. Pierwsza książka to jest podręcznik umiejętności studiowania Stelli Cottrell. Nie wiem, czy znacie tę książkę i czy na niej pracujecie. Tytuł jest bardzo zniechęcający, powiem szczerze. Żaden uczeń świadomie i dobrowolnie nie weźmie książki pod tytułem Podręcznik umiejętności studiowania. Natomiast oryginalny tytuł to jest Study Handbook i generalnie to jest podręcznik o tym, jak się uczyć. Siódme, ósme klasy absolutnie to jest książka dla nich. Książka jest napisana z szacunkiem dla młodego czytelnika. Dużo jest wypunktowań, rysunków, grafów, schematów. Naprawdę dobra publikacja. Bardzo polecam. I druga książka to jest 7 nawyków skutecznego nastolatka. Możecie dać na czacie znać, czy znacie tę książkę i czy z niej korzystacie. Jeżeli nie, to ja bardzo zachęcam, żebyście najpierw sobie przeczytali 7 nawyków skutecznego działania. Koweja, ojca tego starszego, a później sobie przeczytajcie 7 nawyków skutecznego nastolatka, bo to jest generalnie to samo, tylko napisane językiem dla ucznia. I na bazie tego możecie zbudować elementy programu doradztwa zawodowego, ale ja też znam wychowawców klas, którzy na tym budują program wychowawczy i to realizują na lekcjach wychowawczych. Naprawdę bardzo, bardzo dobra publikacja. Oczywiście wykorzystujemy informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, tylko tam trzeba bardzo uważnie to analizować. I teraz ja wiem, do kogo mówię i wiem, że na pewno tego nie robicie, ale upewnijcie się, czy w waszych szkołach nie ma czasem wydrukowanego informatora. Bo kłopot to jest ten informator z pomidorami. Jeżeli macie wydrukowany, to słuchajcie, nie wiem, wykorzystajcie na gazetkę rysunki, ale na pewno tam są nieaktualne treści, dlatego że ten informator zaktualizowany jest tylko w wersji elektronicznej. Także na to zwracam uwagę, żeby tutaj nie było jakiejś niepotrzebnej wtopy. Jeszcze możecie zajrzeć do tej książki Chcę być kimś, Zawadki. Ja nie za bardzo lubię, bo dla mnie ten jest za duży chaos, ale być może wasi uczniowie polubią tę książkę. No przynajmniej warto do niej zajrzeć. I tutaj mamy lektury dla doradcy, nauczyciela, wychowawcy, ale też rodzica. Ja wam tutaj polecam dwie książki. Malcolma Gladwella, Poza schematem i Dawid i Goliat. Nie będę ich streszczać, bo nie mam na to czasu. Natomiast jeżeli interesuje was takie szersze spojrzenie na doradztwo czy na czynniki warunkujące przebieg karier, to ja bardzo te publikacje Gladwella polecam, tym bardziej, że są wydane po polsku, więc warto korzystać. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do rzeczy, którą trzeba informator z pomidorami znajdziecie na stronie albo Euroguidance, ale też na stronie ORE, tam jest doradztwo. Ta zakładka doradcza na ORE i tam macie właśnie ORE. Też zerkam na czat. Słuchajcie, i teraz tak. To, co wam pokażę teraz, to jest program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021, ale to jest rzecz, nad którą jeszcze pracujemy. Tak, żeby było jasne, to jest praca w trakcie, w procesie. Za jakiś czas będzie podwieszony na stronie szkoły wersja aktualna, bo teraz to, co macie na stronie naszej szkoły, może ktoś tam zerkał, to jest jeszcze zeszły rok. Jak zatwierdzimy i będzie przyjęte, to się pojawią nowe rzeczy, ale pokażę wam, jak to jest zbudowane.
I tutaj od razu chcę zahaczyć o wątek ewaluacji. Jeżeli chodzi o ewaluację, to znowu wiem, do kogo mówię, nie chcę wam mówić rzeczy oczywistych, ale uważajmy, żeby nam się nie kojarzyła ewaluacja z czymś, co robimy na końcu. Tak? I zanim przejdę do naszego programu, dwa słowa na temat ewaluacji. Zasadniczo mamy trzy rodzaje. Ex ante, formatywną, ex post. Ex ante robimy na początku, formatywną robimy w trakcie, ex post robimy na końcu. No i to wiecie, bo pracujecie w szkole, jesteście nauczycielami i to jest jasne. I ja zachęcam, żeby w taki sam sposób podejść do ewaluacji doradztwa zawodowego w waszych szkołach. I teraz od razu pokazuję, jak my to robimy. Tu mamy działania, tak, związane z realizacją doradztwa zawodowego i mamy te rzeczy, które są wskazane w rozporządzeniu. I od czego my zaczynamy? Po pierwsze zaczynam od spotkania z zespołem do spraw realizacji doradztwa zawodowego i tam mamy analizę założeń programu doradztwa na rok szkolny 2020-2021 i teraz my to traktujemy jako rozpoczęcie, jako poprzyglądanie się, jako analizę potrzeb i ten element już można wykorzystać jako ewaluację ex ante. Bo my zaczynamy szacować potrzeby, sprawdzamy co jest, sprawdzamy czego nie ma. Ale tak naprawdę taka właściwa ewaluacja ex ante, ja wam nawet ją tutaj nazwałam jako ewaluacja ex ante, to jest po pierwsze diagnoza potrzeb doradczych uczniów. Tylko od razu powiem tak, ta diagnoza potrzeb doradczych to nie jest tylko pytanie, co byś chciał, bo tutaj macie napisane, że to jest sondaż, ankieta, ale ja robię też tak naprawdę testy wiedzy, bo diagnoza potrzeb doradczych to dla mnie nie jest tylko pytanie, co byś chciał robić na zajęciach z doradztwa zawodowego, ale ja sprawdzam, co oni pamiętają z klasy poprzedniej, z klasy siódmej i jakie mają deficyty w wiedzy. Pewnie w tym roku zrobię to online, wykorzystując, nie wiem, Quizleta, Socrativa, Google Forms, cokolwiek, tak? Ale ta diagnoza potrzeb doradczych uczniów to nie jest tylko pytanie, co byś chciał, albo czego byś się spodziewał, albo czego byś oczekiwał. Ja to sobie spokojnie zrobię w październiku. Później tym samym narzędziem albo tuż obok zrobię sobie diagnozę planów i aspiracji edukacyjnych i zawodowych. Po prostu sobie sprawdzam w październiku, gdzie uczniowie się wybierają, jakie mają pomysły. To jest pytanie wiedzy z jakiego zakresu? No wiedzy przede wszystkim zawodoznawczej i o systemie edukacyjnym. Po prostu mam test przygotowany dla nich. Jak będzie okazja, to może się kiedyś podzielę chętnie. Ale wracam do tematu. Aspiracja planów i aspiracji, i oczywiście nie jest to ankieta anonimowa, żeby było jasne, tak? Bo mnie nie interesuje, jak to wygląda w skali szkoły, tylko mnie interesuje, jakie pomysły mają konkretni uczniowie, bo wtedy na tych pomysłach możemy popracować. To znaczy, ja mogę zobaczyć, czy te aspiracje są zawyżone, zaniżone, czy są adekwatne. Ja mogę zobaczyć, czy ich plany są realne, czy są po prostu totalnie odjechane, ale nie odjechane, że im się wydaje, że coś tam, tylko nierealne w tym sensie, że na przykład na razie nie ma takiej możliwości. Tak? Czyli na przykład ktoś mi mówi o zawodzie, który wymaga studiów, ale zakłada, że idzie do szkoły branżowej. Tak? Czyli tutaj wychodzi, że jakby aspiracje i plany są oparte na nieprawdziwych albo nieadekwatnych przesłankach. I to zauważcie też robię w październiku. Spokojnie, mam na to czas, mam 4 ósme klasy, to nie jest żaden wyczyn, to nie jest wielka statystyka. I teraz zobaczcie, kolejny etap ewaluacji ex ante i to sobie robię we wrześniu, analiza dostępnych zasobów. I w tym roku to będzie też analiza w kontekście edukacji zdalnej lub hybrydowej. To jest taki remanent. Ja po prostu sprawdzam, co mamy, czego nie mamy, jakie mamy książki, co może warto zakupić, co się pojawiło na rynku nowego. Po prostu sobie sprawdzamy, co mamy. No w tym roku to już w ogóle jest temat taki, co się stanie, jak nam
się skończy edukacja na miejscu i będzie trzeba przejść na zdalną lub hybrydową. Po prostu patrzymy, jakie mamy możliwości. Ja oczywiście mam część rzeczy przygotowaną z zeszłego roku, bo mnie w zeszłym roku zaskoczyła edukacja zdalna. Dzięki temu pewne rzeczy już mam przygotowane i mogę z tego korzystać, ale to jest też ewaluacja ex ante. Tak? To, że my sprawdzamy, jakie mamy zasoby, my to spokojnie sobie możemy nazwać ewaluacją ex ante. No i później mamy punkt 5 w październiku, analiza danych uzyskanych z diagnozy. Ja się spotykam wtedy z zespołem, przedstawiam to wychowawcom, ustalamy, co robimy, czego nie robimy, jakie potrzeby wyszły, no po prostu sprawdzamy, co i jak. Później mamy realizację zajęć. No to oczywiście mamy październik, styczeń. Ja zaczynam w październiku z prostej przyczyny. Na uczelni zaczynamy w październiku, więc w szkole też zaczynam w październiku, ale to nie jest żaden kłopot przecież, bo te 10 godzin możemy sobie ustalić, jak chcemy, albo na ile nam dyrektor pozwoli. To mała dygresja. Ja nie wiem, jakie są warunki w waszych szkołach, ale bardzo dużo zależy od tego, na ile wasz dyrektor czuje doradztwo zawodowe. Bo jeżeli czuje, to nie ma problemu. To po prostu macie przestrzeń na różne fajne pomysły. Dla niektórych dyrektorów jest to piąte koło uwozu i wtedy mamy trudniej. No, ja mam warunki bardzo komfortowe, więc mogę pewne rzeczy sobie poukładać. Noc zawodowców. Zauważcie, że już mam tutaj datę wpisaną, bo wiem, kiedy będzie. I teraz zobaczcie, kto jest za to odpowiedzialny. Za to odpowiedzialni są wychowawcy klas, rodzice. Ja jestem na końcu, ale moja rola tutaj polega na tym, że ja wysyłam do rodziców poprzez Mobi dziennik po prostu informację, że to jest. I ja już nie sprawdzam, czy ktoś był, czy ktoś nie był. Ja po prostu stwarzam ofertę i daję szansę. Ale nie biorę żadnej odpowiedzialności za to, czy ktoś z tego skorzysta. Arena zawodów była w zeszłym roku, w tym roku nie wiemy, czy się odbędzie w formie online'owej. Jeżeli będzie to inna forma, to nigdzie nie wyłazimy ze szkoły, więc no, nie wiemy, czy to się zadzieje. Spotkanie z rodzicami. Ja to robię najczęściej w grudniu i to jest najczęściej podpięte pod tytułem wywiadówki. Mam prezentację dla rodziców, mi to zajmuje jakąś godzinę. I to jest czas na odczarowanie ich myślenia o wyborze szkoły, ale też pokazanie, jak wygląda system. Albo przez wasze dzienniki elektroniczne też możecie to wykorzystać, też zrobić poprzez inne aplikacje. Ja czasem wykorzystuję aplikację Mój Trener, gdzie zakładam rodzicom konto i tam im wrzucam różne materiały. Oczywiście wiadomo, że niektórzy są zainteresowani, inni nie są zainteresowani, no ale to... Ja to spotkanie robię w taki sposób, żeby zakontekstować je w kierunku takim, żeby rodzice dostawali informacje, jak oni jeszcze bardziej mogą wspierać swoje dziecko w procesie podejmowania decyzji. Nie, że ja ich uczę o systemie, tylko pokazuję im, jaka jest ich rola we wspieraniu dziecka w tych dosyć trudnych decyzjach, no nie oszukujmy się. Ok, idziemy dalej. Projekt Mistrz w swoim fachu, no w tym roku zamierzam zrobić to online. Oczywiście to jest dla uczniów chętnych, którzy chcą, to nie jest obowiązkowe. Dalej, aktualizacja gazetki, mamy gazetkę w szkole, więc za jakiś czas tam wywieszam nowe informacje. Mamy indywidualne doradztwo zawodowe, październik, styczeń, pedagog, psycholog, ewentualnie doradca zawodowy, ale tak jak mówiłam, to jest robione w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I na koniec semestru robi ewaluację formatywną. I teraz znowu uwaga. Ta ewaluacja formatywna w moim wypadku wygląda tak, że ona nie dotyczy tego, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało. No ja tutaj twierdzę, że jednak nie pracuję w show biznesie. Ja po prostu sprawdzam, czy i na ile założenia zostały zrealizowane i gdzie są jeszcze luki i potrzeby. Tutaj generalnie wykorzystuję techniki związane z weryfikacją wiedzy, ale też sprawdzam, w jaki sposób mogę im jeszcze bardziej pomóc w urealnieniu ich pomysłów na to, co będą robić za chwilę przy rekrutacji i przy wyborze zawodu.
Nie wiem, jakie jest Wasze doświadczenie, ale moje doświadczenie jest takie, że uczniowie często wybierają z bardzo wąskiego zakresu. Oni wybierają te zawody czy te opcje, które są ich znane. No, wiadomo, że nie mogą wybrać czegoś, o czym nie wiedzą, że jest. Więc tutaj bardzo mocno podkreślam tę wiedzę zawodoznawczą. Po prostu oni muszą to wiedzieć. No i drugi semestr. Siódme klasy. My to mamy tak zbudowane, że ósme klasy, pierwszy semestr, siódme klasy, drugi semestr. W tym roku pewnie będzie przesunięcie. Ja po prostu zacznę później klasy ósme też. Później mamy koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych i zauważcie, że to robią wychowawcy. Ja tego nie robię. Później mamy warsztat dla uczniów klas 1-3. To jest ten fascynujący świat zawodów. My to robimy na wiosnę. Po prostu już jest troszeczkę fajniej na dworze, inne nastroje. I tu mamy też warsztat dla 4-6. Mamy spotkanie z doradcą, mamy dni kariery w szkole. I teraz tak, dni kariery są robione przez zespół pedagogów, psychologów, wychowawców. Ja tego nie robię. Znaczy, ja chcę powiedzieć taką rzecz. Myślę, że doradcy ją dobrze przyjmą, gorzej to przyjmą nauczyciele, że nie wszystkie rzeczy z doradztwem związane w szkole musi realizować doradca. Jeżeli my mówimy o systemie, to w ten system powinni być zaangażowani wszyscy, którzy w szkole realizują cele dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Bo to jest system, więc naprawdę nie musimy my jako doradcy robić wszystkiego. Targi edukacyjne, ja się w to nie mieszam, to są wychowawcy klas, a jeżeli chcą iść z uczniami, to idą, jeżeli nie chcą, to idą rodzice. My wysyłamy informacje i zachęcamy. Dalej mamy mistrza w swoim fachu, aktualizacja gazetki, indywidualne doradztwo i na koniec jest ewaluacja końcowa. Jeżeli chodzi o ewaluację, to widzicie, że ona jest wymontowana w cały rok. To nie jest to, co robimy na koniec. Nie wiem, jak to wygląda w waszych szkołach, ale w niektórych widziałam, że to jest robione w taki sposób, że robimy ankietę, są ładne wykresy, analiza statystyczna, matematyczna. Ładnie wygląda w segregatorze, no i niewiele z tego wynika. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy robić korekty do tego, co robimy w ciągu roku, to my musimy zrobić ewaluację przynajmniej formatywną, żeby mieć czas na korekty. I teraz tu jest też informacja, że zadania realizowane przez wychowawców i nauczycieli nie zostały ujęte w harmonogramie, ponieważ to sami nauczyciele i wychowawcy decydują, kiedy to zrobią. Ale jest informacja, żeby nikt nam nie zarzucił, że no, nie widzieliśmy. I drugi punkt, który jest wymagany w świetle rozporządzenia, to są podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań. I teraz, co my mamy? My mamy przede wszystkim Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, no ale to też jest, no ja wiem, co pomyślicie, nie? Że ja mam łatwo, bo ja tam pracuję. No oczywiście, że ja mam łatwiej. No ale tak mam. Wy pewnie macie inne możliwości. Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu fantastycznie się z nimi współpracuje, naprawdę fantastycznie. Mają bardzo bogatą ofertę i dla uczniów, i dla nauczycieli, i dla rodziców. Możecie sobie wejść na ich stronę i zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo wiele rzeczy jest udostępnionych. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, cech rzemiosł różnych, jeżeli chodzi o informacje o zawodach, IBE. Bardzo dobrze współpracuje mi się z doradcami regionalnymi ZSK. I teraz oczywiście w szkole podstawowej ta wiedza o ZSK jest dosyć ograniczona, ale jeżeli pracujecie w liceach albo pracujecie w szkołach, które kształcą w zawodach, naprawdę doradcy regionalni ZSK mogą być pomocni w obszarze szkoleń, materiałów, inicjatyw. Ja bardzo polecam i bardzo sobie chwalę. Oczywiście mapa karier, no, korzystamy pełnymi garściami. I Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, ale tu raczej z zasobów internetowych, bo jakiegoś tam wsparcia szczególnego nie dostajemy, no ale jest, tak? Także jak coś ciekawego jest na stronie, to też tam można zajrzeć. Pamiętajcie, że musicie mieć w tym waszym programie wskazane placówki, z którymi współpracujecie. Tak to wygląda. To jest generalnie całość. To jest zatwierdzane przez dyrektora. Znaczy, wiadomo, że musi być zatwierdzone i to jest po prostu realizowane w ciągu roku.
Ten program jest opracowywany co roku. Wewnątrzszkolny system możecie mieć zaplanowany na dłuższy czas. To jest właściwie generalnie taka rama, wasz sposób myślenia o doradztwie, coś, co będzie ukierunkowywać. Dobra, to mamy. I teraz chciałabym przejść do jeszcze to za chwilę. Do kolejnych rzeczy. To jeszcze za chwilę. Dobra, co warto przeczytać? Ja tutaj przygotowałam kilka rzeczy, o których wam już powiedziałam, ale chciałabym się zatrzymać przy niektórych w kontekście doradztwa realizowanego w liceach i w szkołach kształcących w zawodach. Ja oczywiście mam świadomość, że do tej pory mówiłam wam o podstawówce. Natomiast wydaje mi się, że doradztwo w szkołach ponadpodstawowych jest jeszcze większym wyzwaniem, dlatego że mamy tam wyłącznie 10 godzin. Moje wrażenie jest takie, oczywiście nie musimy się zgadzać, mam nadzieję, że się nie zgadzamy i że macie inne wrażenia pod tym względem, jest takie, że często są powielane treści, które są realizowane też w podstawówkach, albo idziemy w takie rzeczy typu rozmowa kwalifikacyjna, CV, nie wiem co tam jeszcze. I teraz tak, ja was bardzo zachęcam do tego, żeby zadbać o to, aby to były bardzo eksperckie zajęcia. Po prostu musicie, znaczy musicie, macie szansę pokazać, że doradztwo zawodowe to jest coś bardzo specjalistycznego, specyficznego, na co warto zwrócić uwagę i poświęcić czas. Ta książka tutaj, nie wiem czy widzicie jak ja macham kursorem, między szkołą a rynkiem pracy, to jest książka dosyć stara już i najwyższy czas ją odświeżyć. To jest książka, którą napisałam razem z koleżanką Anią Wawrzonek i to jest książka o doradztwie w szkołach kształcących w zawodach. Tutaj proponujemy tematy typowe dla tego etapu kształcenia, łącznie z profilaktyką niepowodzeń migracyjnych, łącznie z pojęciem właśnie pracy zespołowej, kompetencji miękkich. Tutaj nie ma nic o ZSK, tu nie ma nic o personal brandingu, ale jest na przykład networking. Tutaj chodzi generalnie o to, żebyśmy nie powielali tego, co było robione w szkole podstawowej. Znajdźmy takie obszary tematyczne, które będą typowe dla szkół kształcących w zawodach. Natomiast jeżeli chodzi o licea, to dla mnie liceum to jest takie pogranicze pomiędzy doradztwem zawodowym, karierowym, a doradztwem akademickim. To znaczy, jeżeli większość osób, które są w liceum, idzie na studia, to znaczy, że na doradztwie my powinniśmy ich przygotować do tego, żeby ten czas studiów dobrze wykorzystali w ujęciu karierowym. I przygotowywanie ich do tego na studiach to jest ciut za późno. Wydaje mi się, że doradztwo w liceum powinno służyć właśnie temu, żeby uwzględnić elementy doradztwa akademickiego. Ja powiem, na czym polega problem. Pracując na uczelni, ja bardzo często dostrzegam to, że oni mówią, że osiągnęli swój cel, czyli dostali się na studia. I to jest smutne, że oni dostanie się na studia traktują jako cel. Studia są albo etapem, albo środkiem do osiągnięcia celu ulokowanego po studiach. I tutaj chodzi o to, żeby w liceach już podprowadzać ich pod myślenie w kategoriach zasobów karierowych w kontekście ich planów zawodowych, a nie, że studia są celem. Po prostu pójdźmy szerzej, mocniej. Ja sobie nie wyobrażam, znaczy wyobrażam sobie, mam dosyć dużą wyobraźnię, ale smutno mi się robi, jak sobie pomyślę, że absolwenci szkół ponadpodstawowych wychodzą po doradztwie i nie wiedzą, czym jest ZSK, czym jest zintegrowana strategia umiejętności, nie wiedzą, co to jest PEUS na przykład, czyli potwierdzanie efektów uczenia się, które może być naprawdę ważne w kontekście ich działań później akademickich. I to są rzeczy, które my możemy zrobić na doradztwie. I teraz, jeżeli chodzi o publikacje. Tutaj macie bardzo ciekawą książkę, Prymusom dziękujemy. To jest książka, która troszeczkę odczarowuje czynniki warunkujące przebieg ścieżek karierowych. No nie wiem, mi jeszcze do głowy wkładano, że ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. My już wiemy, że to tak nie działa. Ta książka jest o tym, jest dosyć inspirująca. Tutaj macie książkę, czy jesteś wystarczająco bystry, by pracować w Google. To jest książka o rekrutacjach, ale bardzo krytycznie napisana, także tutaj można różne wątki wyciągnąć na zajęcia.
O 7 nawykach już mówiłam. Alchemia kariery. Też bardzo ciekawa książka, takie współczesne patrzenie na kariery zawodowe. Tam znajdziecie teksty, które spokojnie można wykorzystać na zajęciach właśnie ze starszymi uczniami, czyli w szkołach ponadpodstawowych. I tutaj wrzuciłam wam jeszcze jedną książkę. To jest książka o najnowszych teoriach w doradztwie zawodowym. Tych teorii tam jest chyba 40 parę. Ja ją wrzucam nie po to, żebyście czytali to z uczniami, ale generalnie chcę podpowiedzieć, że warto też upgrade'ować, zaktualizować własne założenia, jakby takie podstawy teoretyczne. Tutaj mówię o nas, o doradcach, żebyśmy my też byli na bieżąco, tak, żebyśmy nie zatrzymali się na doradztwie realizowanym gdzieś tam. Ja na przykład, ja bywam w różnych szkołach, na przykład widzę, że ludzie mają pogromadzone materiały, na przykład do diagnostyki, albo do jakichś ćwiczenia z rynku pracy, albo zawodoznawstwa. Tylko nie widzą, że te materiały już są żółte ze starości. Znaczy one fizycznie nie będą żółte, bo są zeskanowane i są w formie PDF-a, ale widać, że to już nie to. Jakby zadbajmy o to, żeby nasze środowisko doradców jakby, wiecie, było postrzegane jako nowoczesne, jako potrzebne, jako pomagające uczniom przygotowanie się do wyzwań, które ich czekają w przyszłości. To są lekturki. Jeszcze nie pytania. I teraz tak. Jak my możemy rozwijać swoje zasoby kompetencyjne? Wiecie, webinaria są o tyle fajne, że możemy siedząc w domu sobie pewne rzeczy przegadać i przemyśleć, ale to są formy krótkie. Ja wam teraz chcę zaproponować kilka kolejnych webinariów, podkreślę, darmowych, tak, darmowych, gdzie można zwiększyć swoje kompetencje doradcze. Już zapraszam na webinar 1 października na Epale. Jeżeli jeszcze nie znacie Epale, to warto się z Epale zapoznać. Tylko Epale jest dedykowane osobom pracującym z dorosłymi. Natomiast jeżeli chodzi o doradztwo, znajdziecie tam bardzo, bardzo dużo informacji dotyczących różnych zjawisk związanych z rynkiem pracy czy z doradztwem. Ja tam co miesiąc wrzucam jakiś tekst i na przykład sama z tych tekstów korzystam na zajęciach tylko dlatego, że są krótkie. Czyli na przykład, jeżeli pracujecie w liceum, albo pracujecie w technikum, albo w szkole branżowej, to spokojnie na podstawie tekstu z Epale możecie zrobić zajęcia o ghostingu na rynku pracy. Prawdopodobnie w większości materiałów do doradztwa nie znajdziecie pojęcia ghosting, a jest to zjawisko, które na rynku pracy jest mocno obserwowalne. Tam macie teksty o skoczkach, na rynku pracy, no po prostu są krótkie teksty i warto z nich korzystać. I Epale robi też webinaria i ten 1 października jest po prostu o doradztwie zawodowym. Także zapraszam. Też w październiku będzie konferencja robiona przez Instytut Badań Edukacyjnych. Ona będzie 3-dniowa i też będzie dotyczyła doradztwa. Także wiecie, jakby korzystajmy, spotykajmy się. Ja na tych webinariach często jestem jako uczestnik, dlatego że lubię wiedzieć, co się dzieje, jakie są nowe zagadnienia, jak ludzie je postrzegają, jak myślą o doradztwie. Jest to po prostu inspirujące. Dobrze, słuchajcie, to jeszcze jedna rzecz, bo tutaj jak sobie zerkałam na czat, to się pojawiało pytanie o diagnostykę. Co prawda to nie jest temat dzisiejszego webinarium, ale powiem wam, jak to wygląda u nas w szkole i dlaczego ja to tak robię. Ja jestem bardzo dużą przeciwniczką, taką wiecie, bardzo dużą, robienia testów diagnostycznych w ramach zajęć grupowych. Dlatego, że myślę, że nasza etyka pracy wymaga od tego, że jeżeli wykorzystujemy jakieś narzędzie diagnostyczne i uczeń nie wypełnia, to powinien od nas otrzymać rzetelną i pogłębioną informację zwrotną. Ja na zajęciach grupowych z całą klasą nie mam takiej możliwości. W związku z tym u nas w szkole jest to zrobione w taki sposób, że zajęcia, czy jakby diagnostyka taka indywidualna, oparta na powiedzmy teoriach cechy i czynnika, czyli testy, jest robiona przez psychologów lub pedagogów, jeżeli mają uprawnienia. Ja natomiast wykorzystuję pewne rzeczy, czyli na przykład wykorzystuję Mukosa, wykorzystuję Howarda Gardnera, ale bardziej w celach poznawczych, rozwijania wiedzy zawodoznawczej, niż takiej indywidualnej diagnostyki.
My jeszcze mamy taką możliwość, współpracując z Centrum Wspierania Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego, że oni mają uprawnienia do testu ACHNICHA i też wykonują test uczniom, ale wtedy mamy znowu doradztwo jeden na jeden. Czyli jeżeli uczeń wypełni test, no to generalnie dostaje informację zwrotną od doradcy i może te wyniki przegadać. Natomiast oczywiście robimy samopoznanie, robimy różne zadania, ćwiczenia pogłębiające samoświadomość, ale nie są to testy. Ja nie mam teraz czasu, żeby wam to omówić, ale generalnie mamy cały zasób metod diagnostycznych, które nie są związane z testowaniem, które można wykorzystywać do tego, aby uczeń zwiększał wiedzę na temat swoich zasobów, ale też ograniczeń. Ale to wiecie, to tak. Teraz słuchajcie, czas na pytania, ale ja po prostu nie wiem, jak to ogarnąć, bo ja mam wrażenie, że tych pytań to było zatrzęsienie i ja pewnie poproszę Ulę o pomoc. Tu jeszcze było pytanie, a kto płaci za zajęcia indywidualne? Nie za bardzo rozumiem pytanie. Jak są te testy, to one są oczywiście bezpłatne. Aha, no dobra, to czy system może być na 2-3 lata, a program na każdy rok? Tak, program jest na pewno na każdy rok. System możecie stworzyć oczywiście na dłuższy okres czasu, bo to jest generalnie takie, wiecie, takie założenie, taki sposób myślenia o doradztwie. Ewentualnie można robić pewne korekty, ale to, co ja wam pokazałam, ja to opracowałam generalnie 3 lata temu. I teraz wprowadzając korekty, uwzględniam kontekst przedziwny, kontekst pandemii i wprowadzamy pewne rzeczy, ale cele nam się przecież nie zmieniają. Nam się ewentualnie zmienią programy, jeżeli na przykład w 1.3 się zmieni program, albo w zerówce się zmieni program. Ale dla 4.6 ja nie mam potrzeby zmiany. Dla 7.8 też nie mam potrzeby zmiany, dlatego że wiem, że to, co zaproponowałam, idzie, dobrze idzie i wiecie, no lepsze jest wrogiem dobrego chyba. Tak, ale program zmieniamy na każdy rok. Czy WSDZ w szkole branżowej bardzo powinno się różnić założeniami, na co zwrócić większy nacisk? Ja rozumiem, że to jest pytanie, czy WSDZ w szkole branżowej powinien się różnić od tego, co jest w szkole podstawowej. No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ja bym poszła w kierunku zasobów karierowych, czyli w ogóle tej kategorii zasobów karierowych i tego, co my nazywamy work-life balance. Na pewno, słuchajcie, na 100% wrzuciłabym tam ZSK, czyli zintegrowany system kwalifikacji, zintegrowaną strategię umiejętności, drożność systemu, zdobywanie kwalifikacji poza systemem. No mamy bardzo dużo tematów, które w podstawówce nie są adekwatne, bo oni nie mają do czego przyczepić tych treści, natomiast w szkole branżowej absolutnie tak. Także absolutnie powinien się różnić, bardzo mocno. Ojejku, WSDZ to co innego, program realizacji to co innego i program doradztwa zawodowego, tak, to są różne rzeczy. Przy czym program z doradztwa, to ja rozumiem, że to są te treści realizowane w ramach zajęć obowiązkowych. I to jest element WSDZ-u, a program to jest to, co robimy na rok szkolny, to, co się nam co roku zmienia. Tak, to są trzy różne rzeczy. Przy czym one, wiecie, one są spójne, one się po prostu zawierają w WSDZ-cie, o tak bym powiedziała. Czy doradca zawodowy musi też stworzyć program dla klas 1-3? Słuchajcie, no, rozporządzenie od nas wymaga, żeby doradztwo zawodowe było realizowane w klasach 1-3. Na szczęście nie powiedział nam, jak to zrobić. Znaczy, tam jest w rozporządzeniu napisane, w jaki sposób to jest realizowane, tylko ja chcę powiedzieć coś takiego, przecież to się w szkołach dzieje. Zanim powstało to rozporządzenie, to się w szkołach działo. Przecież nauczycielki klas 1-3 wprowadzają dzieciaki w świat zawodów, rozwijają kompetencje miękkie, uczą o świecie, uczą o edukacji. Czyli ja bym nie tworzyła programu, tylko wybrałabym z tego, co jest, rzeczy związane z doradztwem i po prostu bym je zapisała. My w szkole mamy to zrobione w taki sposób, że piszemy, że jest realizowane w ramach tego, co robią nauczyciele w ramach podstawy programowej.
Czy trzeba prowadzić karty monitorowania podstawy programowej w zakresie nic o tym nie wiem? Ja takiej karty nie prowadzę. Tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie można znaleźć jakieś fajne materiały do realizowania na zajęciach typu testy, ćwiczenia? Słuchajcie, ja powiem tak. Po pierwsze, zaufajcie sobie. Ja uważam, że wy potraficie stworzyć, czy sami potrafimy stworzyć fantastyczne materiały. Z materiałami z internetu jest tak, że musicie być bardzo czujni i uważni. I ja to mówię na przykład też w stosunku do materiałów zamieszczonych na ORE, ponieważ część z nich jest po prostu przeterminowana. I ja to też mówię w odniesieniu do książek, które sama napisałam, bo ja je na przykład napisałam przed reformą systemu, tak? I pewne rzeczy są po prostu nieadekwatne, nieaktualne i szkodliwe. W zależności, jaki temat realizujecie, możecie albo sobie sami stworzyć materiały, albo znaleźć je w źródle, któremu ufacie. Jak sobie wejdziecie na mapę karier, to zobaczycie, tam gdzie są pomysły na lekcje, też można sobie filtrować etapami edukacyjnymi. Sprawdźcie, czy tam nie macie materiałów, które będą Wam przydatne i będą adekwatne do tego, co realizujecie. Ja bardzo dużo materiałów przygotowuję sama, dlatego że one mi wtedy najbardziej pasują do tego, co chcę zrealizować. Ale też słuchajcie, no dzielmy się materiałami, nie? Jeżeli mamy coś fajnego, co działa, co się sprawdza, to po prostu się dzielmy. Co jeszcze? Ja tematy wpisuję, po prostu mamy mobie dziennik i normalnie wpisuję temat w dzienniku. Tak jak mam zaplanowane zajęcia. Tak, robię dokument, piszę sprawozdanie z realizacji doradztwa, natomiast powiem tak, ja robię bardziej materiał ilościowy, przepraszam, jakościowy niż ilościowy. Doradztwo zawodowe, nie wiem, jakie macie arkusze tych sprawozdań, bo tam generalnie trzeba napisać, w jakim procencie, czy zostały tematy zrealizowane i tak dalej, jak to się ma do podstawy programowej. Ja generalnie nie mam podstawy programowej, tak? Ja mam treści, więc to, co ja zrobię, no to jest sprawdzane w kontekście tego, co było zatwierdzone do 30 września. Piszę opracowanie, jest czytane oczywiście, ale to nie jest takie, wiecie, że tabelki, słupki, ile osób, ile coś tam, to w ogóle nie o to chodzi. Czy program autorski klasy 7-8 jest załącznikiem do WSDZ? U nas w szkole tak. Nie wiem, jak jest w innych. U nas w szkole tak. Ale znaczy, jeszcze jedna rzecz. Co to znaczy program autorski? Program autorski... ja mam tylko treści, tak? Znaczy te tematy. Nie mam tam rozpisanych jakichś szczegółowych scenariuszy i tak dalej. To są po prostu zagadnienia. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę Epale, to myślę, że za parę dni już będzie informacja o tym webinarze i po prostu można się rejestrować. On jest oczywiście za darmo. WSDZ, program i program... zasadniczo tak, albo jak mówią prawnicy, co do zasady tak. Musicie mieć WSDZ, musicie mieć program na rok szkolny, i oczywiście program dla klas 7 i 8. Słuchajcie, bo generalnie to jest takie pytanie, czy musicie mieć program dla klas 7 i 8? No jasne, że musicie, bo jeżeli nie macie programu, to jak to realizujecie? Pójdę, coś zrobię, no tak się nie da. Znaczy ja wiem, że się da. Ale generalnie chodzi o to, żebyście mieli pomysł na doradztwo. Jeżeli wiecie, że macie doradztwo z klasami 7 i 8 i że z tymi klasami będziecie pracować przez 2 lata, no to przecież musicie to sobie jakoś ułożyć sensownie. Jakoś wkomponować metodykę, diagnostykę, wiedzę o rynku pracy, zawodoznawstwo. Po prostu warto mieć porządek w tym. Właśnie nie wiem, prawdę mówiąc, jak powinien wyglądać WSDZ w statucie. Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest pytanie chyba do dyrektora szkoły.
Ja w ogóle nie jestem pewna, ale tu po prostu nie chciałabym Wam mieszać, jaka jest relacja między statutem a WSDZ-em. Tu po prostu trzeba spojrzeć do rozporządzenia. Czy jeszcze są jakieś pytania? Czy program, który Pani pokazuje, mówi, że można się poczęstować, jest na stronie SP25, nie 45, tylko 25, ale uwaga, uwaga, ten nowy zaktualizowany w kontekście tego roku szkolnego będzie, myślę, tak tydzień. Po prostu jak będziecie zerkać na tą stronę, to sobie sprawdźcie, czy to jest rok szkolny 2020 na 2001, bo teraz jeszcze wisi ten stary, nie? Ale on na pewno będzie zmieniony w kontekście właśnie tych pandemii i innych rzeczy. A tu jeszcze widzę pytanie odnośnie szkoły branżowej i technikum. Słuchajcie, no to musielibyśmy po prostu inne spotkanie na ten temat zrealizować. Znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że jeżeli są tu doradcy z Warszawy, to oni będą mieć na pewno szkolenie, webinarium dotyczące doradztwa w liceach, bo wiem, że w CIES będzie robił, ale to wiecie. To, jakie mamy wsparcie, zależy od organu prowadzącego, czy czuje doradztwo, czy nie czuje. No Warszawa ma luksusowo. My w Poznaniu nie mamy tak dobrze, jak ma Warszawa. Patrzę na czat, ale strasznie dużo pytań mi tu miga. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś wybrane. Aha, czy trzeba przeprowadzić ankiety dla rodziców, czy zbadać oczekiwania rodziców w zakresie doradztwa? Słuchajcie, jeżeli to macie zaplanowane, to róbcie. Ja tego nie mam, no bo wiecie, ja mogę się zapytać o oczekiwania rodziców w zakresie doradztwa, tylko moje doświadczenie jest takie, no powiedzmy kilkuletnie, że większość rodziców oczekuje, no teraz spłycę, tak, ale no takie jest moje doświadczenie. Oczekuję, że ja zrobię dziecku test i z testu wyjdzie, kim dziecko ma być i do jakiej szkoły ma pójść. Więc ja zamiast robić ankietę dotyczącą oczekiwania rodziców, po prostu robisz spotkanie rodzicom i wierzcie mi, że po tym spotkaniu oczekiwania rodziców wobec doradztwa i wobec mnie są inne niż oczekiwania, z którymi na spotkanie przyszli. Więc zamiast robić taką ankietę i potem zastanawiać się, co ja z tymi oczekiwaniami mam robić, tak, mając na uwadze, że ja z nimi robić chcę niewiele, to ja wolę zrobić spotkanie modelujące te oczekiwania. Wiecie, papier przyjmie wszystko. Czy ewaluacja programu w ramach WSDZ jest konieczna w każdym roku szkolnym? Ja nie wiem, czy jest konieczna, znaczy z mojej perspektywy jest konieczna, żeby to było realizowane sensownie, ale czy to jest w przepisach, to ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że nie robię ewaluacji tego, co robię przez cały rok. Jeżeli traktujemy ewaluację jako informację zwrotną na temat jakości tego, co robimy i sensowności tego, co robimy, no to chyba warto ją zrobić. Tylko słuchajcie, jedna rzecz, bo ja czasem mam wrażenie, że dla niektórych słowo ewaluacja to jest takie coś duże i trudne i zajmujące dużo czasu. My tę ewaluację możemy zrobić szybko, sprawnie i skutecznie. To nie muszą być całe segregatory. Ja generalnie robię sprawnie i szybko. Jeżeli zrobimy coś nie wiem, nawet w formularzu Google, to wyniki nam się same zliczają, nie? Ja robię to tak, chociaż ja nie wiem, czy ja to robię w najlepszej opcji. Na pewno, znaczy tak, siódme klasy zaczynam w drugim semestrze, siódmej klasy. Ósme klasy najlepiej jest zacząć na początku pierwszego semestru ósmej klasy albo gdzieś tam w środku, żeby nie robić takiego doradztwa, wiecie, już właściwie przed ścianą, kiedy oni muszą podejmować te decyzje, żeby oni mieli czas na strawienie i na przemyślenie, ale z drugiej strony są doradcy, którzy mówią, że robią ósme klasy w drugim semestrze, żeby po prostu na świeżo mieli materiał do przemyślenia i żeby to był kontekst do podejmowania decyzji.
Natomiast ja nie lubię, ale co nie oznacza, że to jest źle, nie lubię takich rozwiązań, że wiecie, jedna lekcja doradztwa raz w miesiącu, przez cały rok. Dla mnie to jest rozmyte. Dla mnie to jest rozmyte. Ja wolę po prostu mieć zajęcia przez jakiś okres czasu, co tydzień. Nawet wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby przez 5 tygodni 2 godziny lekcyjne, żeby oni po prostu mieli szansę to ogarnąć. Bo tak raz w miesiącu to tak, wiecie, tak słabo. Nie wiem, prawdę mówiąc nie wiem, jakie wytyczne MEN i sanepidu uwzględnić w programie, ale w programie czego? Nie za bardzo rozumiem pytanie. Ja zahaczę troszeczkę o to pytanie, bo wiecie, mamy sytuację taką, że nie wiadomo ile będziemy w szkole i czy czasem nas nie wysadzi do edukacji zdalnej. Ja w zeszłym roku zrobiłam coś takiego, że opracowałam sobie materiały do edukacji zdalnej. Teraz nie wiem, czy mi się uda przejść. Właśnie chcę wam pokazać jeden materiał. Ja to robiłam w taki sposób, że mam tutaj identyfikację wizualną, to jest logo naszej szkoły, kolory naszej szkoły i uczniowie według planu dostawali ode mnie materiały w ramach edukacji zdalnej. Tu akurat mamy temat z jakiejś klasy ósmej, praca po znajomości, a dlaczego nie, czyli to była lekcja o networkingu. Ja te materiały opracowałam sobie w Canwie. One były pisane dosyć miękko, jak widzicie, moi drodzy, bo ja z nimi pracowałam, ja się z nimi znam i chciałam taką relacyjność utrzymać i te materiały opracowywałam bardzo tak zwięźle. W Canwie oczywiście, bardzo prosto, ale co zrobić, żeby pobudzić ich do myślenia czy do działania? Ja im zawsze zostawiałam takie rzeczy do przemyślenia. Tu na przykład mamy pomysł, jak przedstawiasz się na portalach społecznościowych, działasz na swoją korzyść, czy wręcz może przeciwnie. I zastanów się, czym się różni networking od nepotyzmu. Czyli wprowadzam dwa pojęcia, tak? Networking od nepotyzmu. Jeśli nie znasz tego słowa, znajdź definicję w internecie lub w słowniku. I jak mieliśmy edukację zdalną, która często też opierała się na tym, że materiały były wysyłane, to ja im przygotowywałam takie pakieciki. Do każdego tematu miałam to przygotowane. Jeżeli w tym roku zaskoczy nas taka sytuacja, że będzie trzeba przejść do edukacji hybrydowej albo zdalnej, albo nie wiadomo jakiej, to takie rzeczy warto mieć przygotowane, ale wiecie, nie szukajmy tego w internetach, bo opracowanie czegoś takiego to jest chwila, a poza tym te materiały wtedy macie adekwatne do treści, które macie zaprojektowane w waszym systemie doradztwa. I to jest, wiecie, no, szybka akcja. Raz opracowane po prostu korygujecie. To jest robione akurat w Canwie. Tam mamy dużo możliwości i to naprawdę szybko idzie. Dobra, słuchajcie, czy są jeszcze jakieś pytania? Tak patrzę na czas i nie chcę was zatrzymywać, tym bardziej, że jest wieczór i pewnie macie jakieś inne swoje zadania i życie domowe. Czy jeszcze mogę w czymś pomóc? Słuchajcie, ja nie widzę pytań. Bardzo dziękuję. Jeżeli mogłam pomóc, to się bardzo cieszę. Myślę, że spotkamy się też w innych sytuacjach, w innych kontekstach. Śledźcie pewnie informacje. Tutaj Mapa Karier też się bardzo chętnie dzieli takimi informacjami. Ja zapraszam właśnie na Epale. Tam też będę, właśnie na Epale będę rozmawiała z ekspertem z IBE, z doradcą regionalnym i tam będziemy bardziej mówić o doradztwie w liceach i w szkołach kształcących w zawodach. Słuchajcie, bardzo pozdrawiam, bardzo dziękuję. Nie wiem, życzę powodzenia w realizacji waszych zadań i waszych pomysłów. Nie wiem, czy tu mamy jeszcze panią Ulę, ale jeżeli nie, to ja po prostu się rozłączę. To wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.